W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was, kochani, w ten sobotni, bardzo wczesny poranek i pozdrawiam z Krakowa. Jak to mamy w zwyczaju, witam Was słowami z Biblią, z przewodnika z Biblią na co dzień. I tak w Księdze Hioba w 17 rozdziale, w wersecie 3 czytamy: bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? A w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 34 wersecie tak czytamy: któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż będzie potępiał? Myślę, że pragnienie potępiania innych jest szczególnie ludzkie, bardzo rozpowszechnione, być może szczególnie wśród chrześcijan. Z jednej strony mamy przestrogi przed tym, byśmy siebie nawzajem nie osądzali, byśmy siebie nawzajem nie potępiali, byśmy nie popadali w pychę i nie próbowali decydować o tym, kto zasługuje na zbawienie, kto nie zasługuje, kto będzie potępiony, kto zasługuje na potępienie. Natomiast z drugiej strony tak często ulegamy tej pokusie. Jakoś tak chcemy decydować o ich losach, innych ludzi. Chcemy, przepraszam za to wyrażenie, ale wchodzić w buty Pana Boga. Decydować o tym, czy ktoś będzie potępiony, czy będzie zbawiony. Nie zostawiamy tego Bogu. Któż więc będzie potępiał? Czytamy w liście do Rzymian i możemy to odczytać, te słowa, jako pewnego rodzaju przestrogę. Ale kochani, zdajemy sobie sprawę z tego, że trudno jest w życiu oddzielić ten moment, w którym jesteśmy w procesie odróżniania dobra od zła, w procesie, do którego jesteśmy powołani, który musimy wypełnić jako ludzie wierzący, a ten moment, w którym zaczynamy innych potępiać i przekreślać. Innymi słowy, trudno jest bardzo często znaleźć granicę, znaleźć ten moment, w którym kończy się proces odróżniania dobra od zła, a zaczyna się proces potępiania, krzywdzenia, niszczenia i przekreślania drugiego człowieka. Jak więc odróżnić jedno od drugiego? Jak w skomplikowanym świecie próbować się w tym odnaleźć? Trudne zadanie. Bardzo trudne. I myślę, że człowiek sam z siebie nie będzie w stanie nawigować pomiędzy tymi dwiema sferami. Potrzebujemy nieustannej modlitwy o to, by Bóg prowadził nas mocą Ducha Świętego, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Potrafili stanąć po stronie pokrzywdzonego, potrafili rozpoznać dobry owoc od tego owocu, który jest zepsuty. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, abyśmy potrafili i chcieli wybierać dobre owoce w życiu, dawać dobre owoce w życiu. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, abyśmy w momencie, gdy zaczniemy kogoś potępiać, potrafili się zatrzymać i gdzieś zobaczyć lampkę, która będzie się świeciła w naszej głowie, w naszej duszy. Przypominała nam: bądź ostrożny.
nie potępiaj. Bo skoro dziś czytamy o tym, że Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, wstawia się za nami, to musimy pamiętać także o tym, że wstawia się za drugim człowiekiem. Za naszym przyjacielem, przyjaciółką, za kimś z naszej rodziny, za sąsiadem, sąsiadką, za kimś nam bardzo bliskim, ale także za tą osobą, z którą nie idziemy jedną drogą. Być może jesteśmy w sporze, być może nie zgadzamy się w jakiejś kwestii. Bóg kocha mnie i tę osobę. I musimy o tym pamiętać. Musimy mieć tego świadomość. A zatem któż będzie potępiał? Czy ja kogoś potępiam? Czy mam w życiu takie osoby, które bardzo szybko i chętnie przekreślam? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Każdy z osobna. Spróbujmy poszukać odpowiedzi. Przede wszystkim módlmy się o to, by Bóg chronił nas przed potępieniem ze strony innych ludzi, ale też przed tym, abyśmy nie potępiali naszej siostry i naszego brata. Kochani, niech Bóg wam błogosławi. Dobrego weekendu. Amen.